Emilia Dulnik, OKTV. Jesteśmy na premierze serialu To nie ze mną, a u mojego boku młodsze aktorki Sara i Natasza. Cześć dziewczyny! Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Powiedzcie mi, kogo gracie w filmie? Ja gram Polę Różycką. A ja gram Stenię Różycką, bardzo dużo mądrale. Czyli jesteście siostrami na planie. Tak. Macie jakiegoś ulubionego aktora, z którym grałyście? Ojej, dużo jest takich osób, naprawdę. Mogłabym wymieniać co dzień. Wszyscy. No powiedz mi o swojej postaci. No bo chyba ja jestem taką mądralą, trochę próbuję pouczać ludzi, ale no coś jej to nie wychodzi, ale dużo osób ją uważa za bardzo mądrą. Ja gram Polę Różycką. Bardzo chcę pomóc stacie sobie dziewczynę. I no z jednej strony się udaje, z drugiej trochę nie i tak dalej, ale no szczerze Pola jest bardzo zbliżona do mojej postaci, bo jest taka sama radosna, jest taka, że cały czas sobie wszystko nagrywać tak jak ja, wszystko publikować i tak dalej, więc myślę, że jesteśmy bardzo podobne do siebie. Publikować w sensie, że publikujesz materiał w social media? Tak. Prowadzisz swojego Instagrama? Tak, prowadzę. Nawet Natasza nawet dwa kanały na Instagramie, tak. Więc jesteś... Turbo mądra. Jedno aktorski, a drugi prywatny. Masz dwa konta na Instagramie, prywatny i służbowy. Tak, jeden mama prowadzi ten aktorski, a ten taki dla siebie prywatny, dla moich po prostu znajomych. A ja w ogóle nie mam telefonu, więc mam tylko małą Nokię. Ty masz dzisiaj bardzo taki męski wygląd. Czy to twoja stylizacja? Tak, ja w ogóle nie chodzę w sukienkach, broń Boże. Dlaczego? Dlaczego, że wyglądam w nich okropnie i nienawidzę sukienek? Sara woli się po prostu ubierać tak trochę męsko, a ja wolę tak po prostu... A ty Natasza w jakiś... No ja się lepiej czuję po prostu w takich rzeczach, które jest mi luźno, sama sobie dopasowuję rzeczy. No i najbardziej ubieram się w to, co jest mi luźne i tak dalej. Ile macie lat? 10. Też 10. W serialu ona grała taką młodszą osobę, a ona była w tym samym wieku. Właśnie ja mam 10 lat, a właśnie wyglądam na około 7 lat i często osoby mnie tym mylą. Akurat w tym serialu gram 7-latkę. Czy wy chcecie zostać aktorkami w przyszłości? Tak, jak najbardziej. To jest moje marzenie już od dziecka. Teraz gram w jakimś... Jesteś dzieckiem! No tak, no ale od dziecka, takiego małego dziecka. Gram w spektaklach i tak dalej, po prostu no kocham to naprawdę. Ty chciałabym to dalej iść. A ja bym chciała być prezydentką i tak na serio. Dużo bym rzeczy zmieniła. Co byś chciała zmienić? Na przykład w Warszawie jest tylko jeden plac zabaw dla osoby niepełnosprawnych, więc bym zrobiła też więcej placów zabaw. Albo na przykład osoby, które pracują w szpitalu, jak na przykład jak sprzątacze lub coś takiego, to oni sprzątają do krew i to jest obrzydliwe, a oni zarabiają bardzo mało i też takie rzeczy bym zmieniła. W przypadku stereotypem, no, żeby kobiety były tak samo uznawane jak mężczyźni, bym zmieniła dużo praw w tym stosunku. To dogląda, głosujcie na mnie. Kojarzycie takiego rapera Matę? Oczywiście, że tak. Lubisz Matę? Kocham Matę. Kochasz Matę? Tak, to jest mój idol. Kto w tych czasach nie zna Maty, ani w ogóle go nie lubi? No po prostu tworzy fajne piosenki, może czasami nie są przeznaczone dla dzieci, ale na przykład takie, które są, no to mega są fajne i tak dalej. Ogólnie moja cała klasa jak chodzi na przykład na jakieś wycieczki, to wszyscy razem śpiewamy Matę, ale ja do tego nie należę. Nie śpiewasz Maty? Nie. Wiesz, że to może być twoja konkurencja, bo on też chce być prezydentem w 2040 roku. Wow. Ale ogólnie go lubię, ale nie, że tak słucham non-stop, że na przykład w domu. Kiedyś bardzo lubiłam piosenkę Papuga, ale już teraz tego jakby wyżyłam się. Okej.